Lipcowe premiery w natarciu. Cześć, tutaj Piotrek. Zapraszam was do obejrzenia kolejnego Top Multikino. W tym gorącym miesiącu będzie zabójczo zabawnie, śmiertelnie poważnie i z dużą dozą akcji. Jesteście gotowi? W takim razie sprawdźcie, co warto obejrzeć w lipcu na wielkim ekranie Multikina. Psst, a za tydzień opowiem wam o najlepszych lipcowych premierach dla całej rodziny. Co jest lepsze od filmu Bodyguard Zawodowiec? Oczywiście jeszcze więcej tego samego. Bohaterowie tej niegrzecznej komedii akcji wracają w wybuchowo zabawnej produkcji Bodyguard i żona zawodowca. Gotowi na zabójczy trójkącik? Ja dostałem dokładnie to, czego oczekiwałem. Sprawdźcie recenzję, jeśli jeszcze nie jesteście przekonani. Ten koleś to nikt ważny, naprawdę. Facet ma nudną pracę, żona i syn mają go za nieudacznika i tylko córka czasem go przytuli. Koleś jest totalnym zerem. No tyle, że nim nie jest. Już prędzej dwoma zerami i siódemką. Nikt to John Wick w wersji z kryzysem wieku średniego. Macie ochotę zobaczyć, jak dr Emmett Brown rozwala kogoś ze strzelby? No w takim razie zapraszamy. Ustrzelcie też naszą recenzję. Tomasz Kot może i w najnowszym Bondzie nie wystąpił, bo swoją posturą przyćmił samego Daniela Craiga, ale za to pojawił się w hiszpańskim thrillerze Wróg Doskonały. Aktor wcielił się w rolę uznanego architekta, który wpada w pułapkę zastawioną na niego przez pewne powabne dziewczę. A może chodzi tu o coś zupełnie innego? To naprawdę tajemnicza, zakręcona hiszpańska produkcja. A teraz coś dla tych, co podczas upałów kochają dreszczyk emocji. Małe miasteczko w Nowej Anglii, pozornie boskie zdarzenia i pewien dziennikarz na tropie cudownych zdarzeń. Jak to często bywa w horrorach, chęć rozwiązania zagadki wciąga bohatera w coraz mroczniejsze miejsca. W Sanktuarium zagrał Jeffrey Dean Morgan, a ja do kina zapraszam przede wszystkim koneserów grozy. Scarlett Johansson jako czarna wdowa po raz ostatni rozstawi wszystkich po kątach. Aktorka żegna się z kultową rolą w imponujący sposób. Z jednej strony mamy tu mocne kino szpiegowskie z brutalnymi i bezwzględnymi postaciami. Z drugiej strony to typowe widowisko Marvela, więc jest rozmach. Jeśli jesteście ciekawi mojej opinii, to polecam wam recenzję, ale wiem, że raczej nie trzeba was namawiać do obejrzenia ostatniej akcji Nataszy Romanow. W Hollywood nie brakuje cwaniaków, no bo patrzcie, jest sobie pewien producent, Max, który od lat na maksa kręci. I to nie tylko filmy. Kręci tak zapamiętale, że naraża się mafii. Jak nie znajdzie się Forsa, to nikt nie znajdzie Maxa. Nasz rezolutny gość wpada na świetny pomysł. Zatrudni do swojego nowego filmu starzejącą się gwiazdę, ubezpieczy ją, a potem na planie wydarzy się niebezpieczny wypadek. Gwiazda jednak uparcie trzyma się przy życiu. Robert De Niro, Tommy Lee Jones i Morgan Freeman jako cwaniaki z Hollywood. Seans obowiązkowy. Pierwsza część Escape Room była zaskakująco dobra i nie polegała tylko na ucieczce z pokoju, z którego nie można uciec. Całość oglądało się troszkę jak takiego duchowego następcę serii Cube. Dlatego niezmiernie mnie cieszy, że do kin trafia kontynuacja psychologicznego horroru. W Escape Room, najlepsi z najlepszych, obejrzymy kolejną grupkę ludzi, którzy z pewnością mają wiele za uszami i kolejne, jeszcze bardziej kreatywne pokoje. No, czekamy. Seria Noc Oczyszczenia wyrobiła sobie markę wśród miłośników horrorów i kina sensacyjnego. Pomysł na fabułę jest iście diabelski. W ramach walki z przestępczością oraz dla rozładowania drzemiącego w ludziach napięcia, przez jedną noc w USA dozwolone jest niemalże wszystko. W najnowszej, być może ostatniej części, grupa fanatyków nocy postanawia złamać reguły i kontynuować niechlubną tradycję przez wszystkie dni i noce w roku. Noc Oczyszczenia, żegnaj Ameryko, już wkrótce. Miejcie się na baczności. Snake Eyes obok Storm Shadow był moją ulubioną postacią z serialu G.I. Joe. Miałem nawet tak zwanego ludzika tej postaci, plastikowego żołnierzyka i toczyłem nim wieczne boje ze złowrogą kobrą.
Teraz moje dziecięce zabawy ożywają na wielkim ekranie multikina. No nieźle. Snake Eyes, geneza G.I. Joe opowie nam o przeszłości tajemniczego ninja i przy okazji dostarczy wiele emocji oraz jeszcze więcej akcji. A na sam koniec lipca solidna porcja dziwności od M. Night Shyamalana, czyli twórcy Szóstego Zmysłu, Znaków Osady, Niezniszczalnego czy Split. Jego najnowszy film, Old, to owiany mgiełką tajemnicy projekt rozgrywający się na pewnej plaży. Nie mam pojęcia, o co tu będzie chodzić, ale wolę nie wpatrywać się za bardzo w zwiastun i zostać zaskoczony w kinie. Całość wygląda trochę tak, jakby Shyamalan nieco pozazdrościł Nolanowi. Jaki będzie efekt końcowy? No, przekonamy się już wkrótce. Najlepsze lipcowe premiery obejrzycie, rzecz jasna, w multikinie. Widzimy się na sali, a jeśli topka wam się spodobała, to no please, dajcie lajka, napiszcie nam coś miłego i nie pogardzimy też subem. Wielkie dzięki i do zobaczenia.